Hej, witajcie, ja jestem Lufer, a to jest kolejny, przedostatni odcinek z specjału Halloweenowego na moim kanale. Kochani, bardzo wam chciałbym podziękować za aktywność na tych specjałach, ale dzisiaj macie próg, wydaje mi się, nie do przebicia. Jeżeli chcecie jutro kontynuację o godzinie 9:30, to zostawcie 5000 łapek w górę. Nie macie psychy tyle zostawić. Jutro jest odcinek finałowy, dlatego musicie to zrobić. Napiszcie komentarz: Lufer, chcemy odcinek finałowy jutro o 9:30. To przypnę wam serce. Chciałbym was przeprosić, że nie wrzuciłem filmu o 9:30, ale z rana miałem bardzo zjechane gardło. Prawdopodobnie jestem przeziębiony. Wolałem troszeczkę odczekać i wrzucić wam go o godzinie 16:00 i nie podrażnić gardła, żebyście mieli jutro kolejny odcinek. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i oglądajcie do samego końca. Nie! Proszę! Kapitan Ameryka! Kapitan Ameryka! Kapitan Ameryka, jestem twoim fanem! Mogę autograf? Kapitanie, możesz zejść na dół? Tak jest, robi się. Uratował nas. Ja ci dziękuję, bardzo, dziękuję bardzo. Pocałuję stópki, całuję stópki. Chcę pogadać z Luferkiem. Czemu akurat z nim? No właśnie. Po prostu, z nim. A jak mamy stąd wyjść? Wy się w ogóle znacie? Skąd ty się znasz z Kapitanem Ameryką? Właśnie. Tu jestem. Tu jesteś. Ja też mu robiłem zdjęcie jak Spidermanowi. To możemy porozmawiać z Luferku? Tak, nie ma problemu, Kapitanie Ameryko. Nie, Przemek, on chce pewnie porozmawiać na temat... Ale jak stąd wyjść? Zaraz wam wszystko opowiem i zaraz wam pomogę, poczekajcie chwilę. W ogóle na tej skórze wytrzasnął tą czapkę. Nie mam pojęcia. Durno, nie, nie powinieneś tego robić. Musiałem was uratować, przecież widziałeś jaka była sytuacja. Gdzie ty byłeś w ogóle? Lufer, zostałem zamknięty w sali od muzyki, ktoś mi tam związał, ale to ktoś bardzo silny. Jak to ktoś cię związał? No tak, ale to ktoś bardzo silny, bo nie mogłem się wydostać w ogóle. I zamknęli mnie w jakiejś szafie, szafce, co to było, nawet nie mam pojęcia. To wszystko dlatego, że ja poszedłem na ten dodatkowy polski, później z niego właśnie już wychodziłem i nagle się to wydarzyło. Dlaczego cię nie było? Zakrył mi oczy, założył worek na głowę. No tak, założyli mi worek na głowie, związali i wrzucili do sali od muzyki. Ale jak to się w ogóle stało? Widziałem jakiś uśmiech cały czas i jakby, nie wiem, myślałem, że oszalałem tak naprawdę, bo ciągle jak się na kogoś patrzyłem, to widziałem jakby się uśmiechał w moim stronie, to było przerażające. Dzisiaj jest rocznica śmierci dziewczynki, która w 98 tutaj zmarła przez jakąś paranormalną postać, która tam jest. Jak tam? Gdzie tam? To co rzuciłeś jako drugie tarczą, to była Gwen. Gwen? Rzuciłem tarczą w Gwen? Tak. Nie, ty kłamiesz, oszukujesz. Nie kłamie, przysięgam, to była Gwen. No, nie, ej, to klasa. Nie prawda, to już widziałem. Kto to był ten po lewej stronie, co tutaj szedł do nas? To Gwen była. Nie, nie wierzę. Jeszcze raz, czy to była Gwen Stacy? Tak. A ta osoba z drugiej strony, to kto to był? Nauczycielka nasza. To pani od polskiego, która będzie już jutro zwolniona. Otóż ta. Słuchajcie, musimy wyjść z tej szkoły za wszelką cenę. No to ale jak ty musimy znaleźć jakąś książkę, jakiś smutek. Musimy znaleźć. Nie smutek, tylko czemu smutek? Ten, no. Pamiętnik. Pamiętnik, który pamiętnik? Się nazywa smutek. W środku pamiętnika miał być jakiś pamiętniki smutek. Z wakacji. Nie takie. Nie pamiętniki z wakacji. A może w szafkach będzie? Szukaliśmy w każdej szafce w szkole. Przeszukajmy jeszcze raz całą szkołę. Co wy na to? To jest dobry plan. Okay. Gdzie nie byliśmy? Najlepiej w sekretariacie. Najlepiej się rozdzielić, żeby właśnie nie. więcej terenu. Nie rozdzielamy się. Przecież w filmach zawsze się rozdzielają. Nie. No i właśnie to mówiła Gwen przedtem. Poczekajcie. Stop. Nie ruszajcie się. Żeby nikt się nie zgubił. Nikt nie może się zgubić. Szukamy notatnik albo pamiętnik dziewczyny, która tutaj była w 98 roku. Ej, ale tu pusto jest w tych szafkach. To jest jakaś coś jest. Co? Pod szafką. Nie. To jest. Posuńcie się. Coś tu jest. Odsuńcie się. Wszyscy się odsuńcie. Wszyscy. Dobra. Wszyscy. Kola. Otwarty był. Ja tam nie wchodzę, dobra, to na powodzenia, Lufer. Ja też nie wchodzę, ja też nie. W takim razie ja to zrobię. Nie. Ja tam możemy wejdę. Cię stracić. Nie, bez problemu, ja tam wejdę, odsuńcie tą szafkę. A to jest Kapitan Ameryka. Kapitan. Czemu jakbym się nie odesłał za 5 minut, to żegnajcie. Pa. Pa.
A nie zamykajcie tego, no bez przesady! Nie no, zamknijmy! Bez, nie, pewnie, nie, nie. Dasz radę, ja do ciebie nie, zejdę, zejdę do ciebie! Nie zamykajcie patrz, tego! Patrz, patrz, patrz! No, nie, zamykajcie! Otwórz, masz świeczkę! O! O, tam jest jakiś tunel! O? Pomocy! Zostaw mnie! Nie, nie, co tam się czerwono traciliśmy? Kutanie! Nie, 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 zamknijcie! Dajcie to, nie, nie, odsuń się, odsuń się! Gdzie to jest? Jeżeli chcecie, żeby wasz kapitan Ameryka wrócił żywy, ktoś z was musi zejść na dół. Macie na to 3 minuty, czas start. Nie, musimy zadecydować, kto tam schodzi. Dajcie mi pochodnie, bo was nie widzę. Pochodnie mi dajcie, dobra. Dobra, słuchajcie, papier, kamień, nożyce, kto tam wchodzi? Nie mamy czasu! Nie! 3 minuty, damy radę, bez problemu. A może ty zejdziesz? Dlaczego ja? Bo jesteś Charmanderem, jesteś najpotężniejszym Pokemonem. Właśnie! Nie jestem Charmanderem, a mam Charmandera, no tak. Chodzisz? Nie, chodzisz. Nie, ej, dlaczego ja? Nie, bo jesteś Jupiterem i może coś nagrać dla bullshitów. No nie, nie ma pata, nie nagrał swojej śmierci! Dobra. Przemek! Odkopnie, jebie, bo zadzwonię pod stalka! Mamy niecałe 2 minuty, no zamknijcie się wreszcie! Uspokój się! To dzwoń! Nie mam telefonu, ale odkopuję to! Nie odkopuj teraz! Bo powiem prawdę! Uspokójcie się! Co chcesz powiedzieć? Wiem, kto jest Spidermanem! Co? Co jest? O? Kto? Mów! Widziałem to od początku i to powiem, Luferku, powiem. Nie mów. Spidermanem jest Natek! Co? On? Ja? To prawda! Nie umawiałem się z nim na zdjęcia, żeby robić jak strzela pajęczyną i tak dalej. To nieprawda! Żadne zdjęcia, ty na mnie jeżeli jest Spidermanem, to nie wejdzie. Nie jestem! Tam. Kujon! Ja ci co on nie! Przemek! Nie. Została wam minuta. Dobra. No Przemek, za te kłamstwa idziesz. Nie, ja nie idę, Rufer idzie. Ja pójdę. Macie rację. Kapitan Ameryka to jest mój przyjaciel i oddałby za nas wszystkich życie. Ja nie oddam, ja wolę żyć i grać na komputerze i śmiecić o tym, że Natek jest Spidermanem! Ty głupi kujonie, ty tam zaraz jedziesz. Ja nie jestem Spidermanem, bo nas nie ścigam pajęczyną. Ty prędzej nimi jesteś, bo ty się głupi jak but. A ja nie... Właśnie! To... Ciągle chcesz iść do toalety! A może to... Ej, nie, patrz! Majonez jest Spidermanem! Ja? 30 sekund. Dobra, Przemek, ty jesteś, gratuluję! Jak coś, to testament jest na Smolaksa. Co? No byście dla niej nie mieli. A mogę kochać? Jak to? Ja zawsze byłem dla ciebie miły, zawsze. Tak, no szczególnie teraz. 10. 9, chodź. Chodź już! Powodzenia! Bye bye! Zamykajcie! 3. Życzę powodzenia! Nie. Ja cię kręcę. Zostaw mnie! Ja cię kręcę, ja tam muszę schodzić na dół. O Boże. Nie, ja się boję. Halo! Halo! Smolaks! Ała! To zawsze jest nad nami? To płacze czasami, to śmieje. O co chodzi? Jezus, przestraszają się liści! Gdzie ja jestem? To za miejsce. Jakieś nawiedzone. Smolaks! Halo! Co czekacie na końcu? O! Trup! O nie. O, dobra. To coś porwało mojego przyjaciela. La. No. Ja cię kręcę.
cię kręcę, gdzie ja jestem? Smolax! Proszę! Ja cię kręcę, się boję tabliczek, ja nie mogę tutaj być! Jesteś jedyną w swoim rodzaju. Ej, to brzmi jakby ktoś do kogo mówił, jakiś chłopak mówił do dziewczyny. O co chodzi? Co to? O co chodzi? Wypuśćcie Smolaxa! Coś usłyszałem. Chyba coś zadziałało. O, no nie, ja się boję. Smolax! Gdzie jest mój przyjaciel? Gdzie on jest? Jeżeli ktoś mu coś zrobił, to nie ręczę za siebie! Au! Ej, a tam co jest? Au! Ej! Tutaj było coś! Jest. To zawsze jest nad nami, to płacze czasami, to śmieje się z słońcem. Albo tysiącem... What? Albo tysiącem gwiazd. O co tutaj chodzi? Pajęcze zmysł. Wiem, o co chodzi. O, tutaj coś... Tutaj jest podłoga. Dobra. Okej. To jest jakieś przejście. Gdzieś mnie to prowadzi. Tylko gdzie mnie to prowadzi? O, to jest pytanie. A, mam strzały w głowie. Nie głowie. To jest w ramieniu. O, tu widzicie? Ała. Znajdź klucz do szczęścia. O nie, ja nie lubię uśmiechów takich. To jest uśmiech sarkastyczny. Babka od matmy. Babka od fizyki. O, mają tu kibel. Działa? Nie działa. A, dobra, nie chciałem tego widzieć. O! O! No i super. Jestem. O! No i dobra. O! Znajdź książkę i rozwiąż zagadkę. Pamiętaj, masz jeden guzik. Numer jeden. Wyjścia nie ma w pokoju numer dwa. Numer dwa, tu jest skarb. Numer 3, wyjścia nie ma w pokoju numer 1. What the heck? Dobra, widzowie. Muszę znaleźć książkę. Tutaj są skrzynki poukrywane. O, ktoś tutaj myśli, że jestem głupi. Ale ja... O, te są poblokowane. Ja głupi nie jestem. Może ociupinkę mam za mało. IQ jakieś 167. Wiem, że to nie jest największe na świecie. W tej zagadce mamy troje drzwi, za dwojgiem z nich czyha droga bez wyjścia, za jednymi czeka cię twój skarb. Co więcej, napis na drzwiach pokoju, w których znajduje się skarb, jest prawdziwy, a co najmniej jeden z dwóch pozostałych napisów jest fałszywy. Oto napisy, pokój numer jeden, wyjścia nie ma w pokoju numer... Pokój numer jeden, wyjścia nie ma w pokoju numer dwa. Pokój numer 2, w tym pokoju jest skarb. Pokój numer 3, wyjścia nie ma w pokoju 1. Kurde, to jest takie jakby wszystko się usuwa, bo pokój numer 1, tutaj jest napisane, że nie ma wyjścia w pokoju numer 1. Pokój numer 2, tutaj nie ma, tutaj nie ma. Tutaj jest skarb, a ja chcę zdobyć skarb. Idę do dwójki. Nie. Skarb to może oznaczać, że tam jest Smolax, czyli moja nagroda. Tu jest skarb. Skarbie, idę po ciebie! Oczywiście, Smolax, jesteś moim przyjacielem, ale idę. Wow. Jezus Maria, co to jest? Jak to ładnie. Mogę to dotknąć? Au! O kurde. Wrzesień, 1998. Tego dnia po raz pierwszy jestem w nowej szkole. Poznałem na stołówce pewnego Marka. Jaki on jest przystojny.
Chodzi do równoległej klasy. Ma piękne niebieskie oczy. Jest wyższy ode mnie o głowę. Zakochałem się w nim praktycznie od pierwszego wejrzenia. Rozmawialiśmy po szkole kilka godzin. Jest przeuroczy. Mówi, że podobał się mój uśmiech. To jest jakiś pamiętnik. Co tu się wydarzyło? Wrzesień 20. Byliśmy dzisiaj na najdłuższym spacerze ever. Wszystko było w porządku, tylko zauważyłem, że chyba patrzy na inne dziewczyny, gdy ja na niego nie patrzę. Nie wiem, czy to moje urojenie, czy to moja zazdrość. Nie jest moim chłopakiem, ale jakby filtrujemy. Boję się, że mnie zrani, nadal mi na nim zależy. Październik 15. Kiedy odprowadzał mnie do domu po naszym kolejnym spacerze, zobaczyłam w jego odbiciu oczu coś złego, jakąś straszną postać, która się do mnie uśmiechała. Nie był to szczery uśmiech, był to najstraszniejszy uśmiech, jaki widziałam. Chyba mam urojenia, chyba się nie wyspałam. Marek zaczął być dla mnie oschły. Przestał się na mnie patrzeć jak kiedyś. Październik 28. Widzowie, to jest przed Halloween. To, co widziałem w jego oczach, pojawia się wszędzie, dosłownie wszędzie. Boję się. Marek nie odpowiada na moje wiadomości. Unika mnie w szkole. Ciągle płaczę. Na korytarzu, jak mnie widzi, uśmiecha się do mnie tym strasznym uśmiechem. Jakby jakiś potwór na mnie patrzył. Czuję się, jakby mnie nawiedził. Mam tego dosyć. Podbiegam na niego, kiedy jadł obiad na stołówce. Wykrzyczałem na całą szkołę, co o nim myślę. On wstał i... uderzył mnie? Co? Nadal się uśmiechał. Gorszego uśmiechu nie widziałam. Jutro Halloween. Boję się, że zrobi mi krzywdę. Co tu? Co się w tej szkole odwaliło? O kurde, gdzie pójść? To jest wyjście do tego pokoju. Smolax! Smolax! Gdzie on jest, no? Nie wyjdę stąd bez Smolaxa. Oddajcie mi Smolaxa! Mam pod swoją szkołą jakiś tunelek, kurde. Uho. Czy zmysł? Coś tam jest. Coś tam jest. O, nie. Są nauczycielka od matmy. Okej. Jakaś cela. Smolax? Jezus Maria, tu co się... Halo? Hej? Człowiek? Powiedz, że jesteś prawdziwy, błagam! Kim ty jesteś? Co ty tutaj robisz? Ja nazywam się Martyna. A! Ty Jaga! Dobra, sorry! Nie, poczekaj, proszę! Proszę, wysłuchaj mnie! To nie ja was nawiedzam! Ja jestem uwięziona tu już od 24 lat. Nie widziałam człowieka przez ten cały czas. Nie rosnę, nie starzeję się. Po prostu zostałam w takim ciele. Wiem, że ta postać porwała kogoś. Słyszałam go. I wiem, że ta postać to twój przyjaciel. Ale kto go porwał? Co to za potwór? Słuchaj, to co tutaj czytałem. Wrzesień pierwszy, 98, 20, to prawda? Mój pamiętnik! To twoje? Tak, to moje! Co się wydarzyło w Halloween? Powiedz! Pobiegłam do łazienki po tym, jak Marek mnie uderzył. Znowu się wtedy uśmiechał. I płakałam tam cały dzień. Chyba po tym uderzeniu mnie przeniósł tego potwora na mnie. Zobaczyłam tą postać w odbiciu lustrzanym i nagle znalazłam się tutaj. Ta postać żywi się moją duszą, nigdy mnie stąd nie wypuści. Jest tylko jeden sposób. Trzeba uratować wszystkie osoby, które uwięził. Bo jeśli tego nie zrobisz, to będzie nawiedzał tą szkołę. I to nie jedynie w Halloween, ale możliwe, że i codziennie. Im więcej postaci tutaj przyniesie, tym będzie silniejszy. Musisz nam pomóc. Chwila, moment. 98, teraz jest 2022. Ile miałaś lat, kiedy był 98? 15, ale ja się w ogóle nie starzeję. Ja tylko wracam w Halloween. Jutro znowu mnie tu nie będzie, więc musisz się pospieszyć. Bo inaczej... Czekaj, 15 lat?
24 plus 15? To masz 39 lat? Nie, nie mam tylu, po prostu... Masz tyle! Nie, tak naprawdę tylu nie mam. Znaczy miałabym, gdyby nie ta klątwa i gdyby nie ten potwór. Ale zatrzymałam się w takim wieku, w jakim mnie porwała. I w ogóle się nie starzeję. Dla mnie czas tak jakby zatrzymał się w miejscu. I dopóki mnie stąd nie wypuścisz i innych, to nigdy nie dorośniemy. Kochałaś tego Marka? Bardzo go kochałam. I mnie zranił. Ty płaczesz? Czemu ty płaczesz? Bo ta historia jest giga smutna. Ty nie powinnaś tutaj być. Ty byłaś niewinna. Ten pamiętnik to jest najsmutniejsza rzecz, jaką w życiu czytałem. Wypuszczę cię stąd. Naprawdę? Dziękuję. Nie dasz rady. Na pewno nie masz tyle siły. Te kraty są niezniszczalne. Odsuń się. Co ty robisz? Możesz się odwrócić? Tak. Na pewno się odwróciłaś, tak? Tak. Dobra. Okej. Dzień dobry. Jak ty to zrobiłeś? Chodź szybko. Musimy uciec. A twój przyjaciel, musimy go znaleźć. Najpierw wypuszczę ciebie. Potem wrócę po niego. Nie, to on jest najważniejszy, nie ja. No słuchaj mnie. Nie możesz zostawić swojego przyjaciela. Uratuję go, obiecuję. Chcę najpierw ciebie uratować. On będzie słabszy, ten potwór będzie słabszy, jeżeli wyjdzie stąd. W sumie masz rację. Wyjście jest tam. Skąd ty to wiesz? No bo zawsze tamtędy wychodzi ta postać. Raz... Chodź, na górę, już. Na pewno po niego wrócisz? Tak, szybko. Pamiętaj, że masz mało czasu. Na górę, leć! Smolax, wracam po ciebie! Muszę go tutaj znaleźć, gdzieś tutaj jest ukryty. Gdzieś tutaj jest. Ja ciebie tym bardziej. Oddamy Smolaxa. Kochani, właśnie teraz na mojego Instagrama wleciała ta foto. Nie widzicie jej w pełni, dlatego wbijcie teraz na Instagrama Luferek i dajcie tej focie serducho, ponieważ jest to fota z moją dziewczyną, którą na pewno już znacie z mojego drugiego kanału Luferek Games, na który też was zapraszam. Instagram Luferek, zapraszam cieplutko. Trzymajcie się i papatki.